Uroczyście przecięto wstęgi nowych pomieszczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej w Kamiennej Górze. Przez ostatnie 30 lat znajdowała się ona w starym, niefunkcjonalnym obiekcie. Szanse na poprawienie warunków lokalowych pojawiły się 2 lata temu. Nowa siedziba jest przestrzenna i bardzo praktyczna. Znajduje się przy ulicy Papieża Jana Pawła II. Wstęga była przecięta i oficjalnie się otworzyła nasza poradnia. Zapraszam serdecznie do przecięcia wstęgi i pana marszałka sejmiku, pana kuratora oczywiście, pana burmistrza i panią dyrektor. Trzeba było taką szeroką. Szeroką. Ta poradnia służy, ponieważ mój pan służyła wszystkim dzieciom w regionie. Służyła do czerwoną już się kończy, także. Czerwona do końca. Do końca, pani Gra. Może jeszcze tutaj. Nikt nie chce przeciąć. Dobra. Dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej w Kamiennej Górze jest pani Beata Przygocka, moja rozmówczyni. Pani dyrektor, czy poprawiły się wasze warunki? Przedtem siedziba poradni znajdowała się przy Placu Kościelnym. Tak, mieściliśmy się przy Placu Kościelnym 4 w budynku Mzeaszu. To chyba się wszystkim jakoś tak kojarzy z miejscem, gdzie się ten budynek znajduje. No, budynek był bardzo stary, w złym stanie. Oprócz tego absolutnie niedostosowany do potrzeb oświatowych. Zostaliśmy tam jako placówka zakwaterowani kilkanaście lat temu tymczasowo. Przeciągnęło się to do 25 lat bez mała. No i w codziennej naszej pracy było to bardzo dużym utrudnieniem. Oprócz tego, że część pomieszczeń znajdowała się w głównym budynku, to kilka również znajdowało się jeszcze w podwórzu. Trzeba było przechodzić przez takie błotniste podwórze, wchodzić do pomieszczeń po prostu jakby w oficynie. W pomieszczeniach panowała ciemność, była tam wilgoć. Warunki bardzo, bardzo trudne. Tak dla nas, jak i dla wszystkich dzieci i rodziców, którzy do nas przychodzili. Tutaj warunki są zdecydowanie lepsze. Czyja to zasługa? Znacznie lepsze. No ja myślę, że złożyła się tutaj wielka praca i bardzo dobra współpraca wielu osób, wielu instytucji. My jako poradnia jesteśmy placówką kuratoryjną w odróżnieniu od szkół podstawowych, które przeszły pod utrzymanie gminy miejskiej. My pozostałyśmy placówką kuratoryjną z tego względu, że obsługujemy większy teren niż tylko miasta, obsługujemy teren byłego naszego powiatu. Także pod opieką mamy 15 tysięcy dzieci. Teraz ta liczba troszeczkę spadła, było tych dzieci więcej, ale w związku z tym, że jest niż demograficzny, u nas też się to zauważa. No a kto pomógł? No pomogły bardzo władze miasta, bo to od zgody miasta zależało, czy kurator będzie mógł wykupić budynek na potrzeby placówki oświatowej. Także i Rada Miasta, i Rada Miejska, i Zarząd Miasta, no pan burmistrz, pani wiceburmistrz tutaj pracowali na ten nasz cel. Wielką pomoc, zrozumienie okazał pan kurator Andrzej Szustak, który podjął decyzję, że jednak ten obiekt wykupić warto, że trzeba. Kto jeszcze? No również wielkie zasługi tutaj ma sejmik samorządowy z tego względu, że od kilku lat takim uwarunkowaniem prawnym jest to, że sejmik opiniuje przedłożony mu budżet
kuratora. Teraz będzie to już budżet wojewody, jako że kurator również stał się pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego. Także Sejmik od 3 lat opiniuje ten budżet, zaopiniował pozytywnie projekt kuratora, w którym był zawarty również wykup naszego budynku. Także, że jeśli chodzi o instytucje, to jest to wspólna praca wielu instytucji i ja tak zwykłam mówić, że poradnia w Kamiennej Górze jest na tym terenie takim pierwszym symptomem dobrej współpracy i administracji samorządowej, administracji specjalnej oraz rządowej. No, jest rzecz, o której się często mówi, natomiast u nas w mieście stało się to już faktem. No i jednak trzeba pamiętać, że gdyby nie te osoby, nie te instytucje, to dzisiaj nie przecięto by tutaj wstęgi. Nie przecięto by, zapewne nie. Czym poradnia zajmuje się na co dzień? Charakter naszej pracy jest bardzo złożony. Zatrudniamy pracowników kilku specjalności. Pracują u nas psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. Zatrudniamy również w niepełnym wymiarze godzin lekarza pediatrę. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się pomocą dzieciom. Dzieci kierowane są do nas, poczynając już od wieku żłobkowego, po ukończenie szkoły średniej, chociaż wielokrotnie zgłaszają się do nas również i studenci, którzy napotykają pewne trudności w nauce. Zgłaszają i rodzice, zgłaszają do nas dzieci na badania, nauczyciele, wychowawcy przedszkola, nauczyciele szkół podstawowych i podstawowych. Generalnie są to dzieci z trudnościami w nauce. Chociaż coraz częściej zasięgają u nas porad rodzice, którzy chcą pomóc swojemu dziecku w rozwoju, stymulować rozwój zdolnego dziecka, czyli wszechstronnie pomagać własnemu dziecku. I na czym ta pomoc polega? Na czym ta pomoc polega? No, żeby poznać dziecko, żeby wiedzieć, z czym ma dziecko problemy, musimy zbadać, więc odbywa się badanie diagnostyczne. Następnie jest stawiana diagnoza. Najczęściej, aby dziecku pomóc, trzeba mu zapewnić zajęcia terapeutyczne. Nie jesteśmy niestety w stanie takich zajęć zapewnić wszystkim dzieciom, z tego względu, że tych badań robimy około 2000 rocznie, natomiast pracuje nas 11 osób tutaj, więc nie byłaby możliwa praca z każdym dzieckiem indywidualnie. Taka praca wymaga co najmniej 3 miesięcy, prawda, systematycznych spotkań, żeby można było pewien efekt uzyskać. Często trzeba się spotykać? Jak najczęściej. Jak najczęściej, optymalnie ta praca powinna odbywać się codziennie w domu. Raz w tygodniu na przykład konsultacje tutaj u nas i dodatkowe zajęcia, prawda? No ale jeżeli nie włączy się dom rodzinny dziecka, jeśli się nie włączą rodzice do współpracy, naprawdę trudno jest oczekiwać sukcesu. Czym jeszcze się zajmujemy? Zajmujemy się, i to jest taka bardzo istotna działka naszej pracy, uczniami ze schorzeniami. Przyznajemy nauczanie indywidualne dla uczniów, którzy nie mogą chodzić do szkoły z różnych względów zdrowotnych, a również opiekujemy się uczniami klas ósmych, włączonymi do grup dyspanseryjnych, przed którym stoi wybór zawodu, ale wybór zawodu bardzo ogranicza stan zdrowia. I tymi dziećmi przez cały czas ich pobytu w szkole podstawowej, a szczególnie właśnie w 8 klasie zajmujemy się. Badamy możliwości tych dzieci, konsultujemy się z lekarzem medycyny przemysłowej, do jakiego typu szkoły, do jakiego zawodu to dziecko powinno trafić, aby nie szkodzić własnemu zdrowiu. Że to jest bardzo duża praca, jest bardzo wielu uczniów chorych na naszym rejonie. Obserwujemy, że jest ich coraz więcej. A co jest tego przyczyną? Co jest tego przyczyną? Chyba postępująca cywilizacja, tak by to można nazwać. Poczynając od tego, że dzieci te już miały kłopoty z przyjściem na świat, chorowały niejednokrotnie często zaraz na początku swojego życia, czy są ofiarami wypadków komunikacyjnych. Jest tych schorzeń dużo. Poza tym postępująca wokół nas chemia
życia, prawda? Jest wiele alergii bardzo poważnych, coraz więcej, coraz poważniejszych. Także wybór przed dzieckiem zawodu no, jest dużym problemem, prawda? Który 15-latek no, jakoś musi sobie z tym poradzić. Oprócz tego takim bardzo istotnym problemem od kilku lat, który no, zaczęło się pojawiać i który coraz częściej istnieje, zresztą słyszymy to i w telewizji, w radiu, to problem profilaktyki uzależnień. Poczynając od dzieci w młodszym wieku szkolnym, poprzez właśnie młodzież szkół ponadpodstawowych, po prostu tym ludziom staramy się zaproponować inny sposób spędzania wolnego czasu, rozbudzać zainteresowania, prawda? Dzieciom, które już miały kontakt z uzależnieniami, no prowadzimy tutaj pewne zajęcia terapeutyczne, aby pomóc im wyzwolić się z tych, powiedzmy, nałogów. Także to jest też istotne. Czy wszystkim dzieciom, czy wszystkim osobom zgłaszającym się do poradni, poradnia jest w stanie pomóc? Staramy się, chociaż na pewno wiele osób ma jakieś zastrzeżenia do czasu oczekiwania. Po prostu jedno spotkanie z dzieckiem to minimum półtorej godziny. Tych spotkań niejednokrotnie musi być kilka, cały cykl. Więc jedna osoba, która tu pracuje u nas, nie jest w stanie, prawda, badać, powiedzmy, taśmowo te dzieci, więc czasem no, placówki, szkoły, które ślą do nas bardzo dużo wniosków z prośbą o przebadanie, trochę się niecierpliwią, że to oczekiwanie trwa długo na wyznaczenie terminu, no ale nie jest to niejako zależne od nas. Do każdego dziecka trzeba podejść indywidualnie. Indywidualnie. Jeśli chodzi o badania zbiorowe, to robimy to tylko w stosunku no, do uczniów właśnie z grupy dyspensaryjnej, wtedy, kiedy można zrobić no, testy przewidziane do badań grupowych. Natomiast każde dziecko jeszcze z grupy dyspensaryjnej przechodzi indywidualne badanie psychologiczne. Także zazwyczaj nasza praca to jest praca indywidualna. Po prostu w cztery oczy pracujemy. Ilu podopiecznych ma poradnia? Tak jak wspomniałam, na terenie jest około 15 tysięcy naszych podopiecznych, natomiast co roku no, trafia do nas około 700-800 nowych pacjentów. Są również tacy, którzy no, są pod opieką poradni przez cały pobyt w szkole podstawowej, prawda, czy nawet w szkole średniej. No, są to nasi podopieczni, którym staramy się pomóc. Są to również no, dzieci niedosłyszące, niedowidzące, prawda, którym no, trzeba umożliwić funkcjonowanie w tym naszym świecie i również umożliwić naukę. Dziś mamy tendencję do wzrostu liczby osób, które zgłaszają się do poradni. Tak, tak. Na pewno takim tematem bardzo już popularnym, nagłośnionym jest problem dysleksji. Coraz więcej bowiem dzieci, i to dzieci w normie intelektualnej, czyli takich dzieci, które wydawałoby się nie powinny mieć w ogóle problemów w nauce, napotyka kłopoty w czytaniu i w pisaniu. Wydawałoby się, że są to proste umiejętności, takie zwyczajne, a jednak okazuje się, że są to bardzo złożone procesy, które umożliwiają dzieciom opanowanie tych podstawowych, wydawałoby się, umiejętności. I tak jak szacują to badania ogólnopolskie, około 20% dzieci w szkołach podstawowych ma kłopoty z nauką właśnie w pojęciu tym. Nie mogą nauczyć się w przewidzianym czasie czytać, pisać i liczyć. A są to dzieci zdolne. Są to dzieci zdolne i ten problem my również tutaj obserwujemy. Przypomnijmy jeszcze, gdzie mieści się nowa siedziba przychodni. Psychologiczno-pedagogicznej i w jakich godzinach tutaj można się zwracać? Urzędujemy codziennie w godzinach od 8 do 15, do 16. Zależy po prostu jak dana osoba z naszego personelu pracuje, w jakich godzinach, jako że no, pensum nasze jest takie, można powiedzieć, nauczycielskie, to jest 20 godzin. I te 20 godzin po prostu wypracowujemy w ciągu tygodnia, ale jako poradnia jesteśmy czynne zazwyczaj no, od 8 do 15, 16, a mieścimy się przy, wydaje mi się, takiej ulicy bardzo dogodnej i dla mieszkańców naszego miasta, dla osób przyjezdnych, bo bardzo blisko dworca PKS, PKP, przy ulicy Papieża Jana Pawła II, numer 17.
Budynek jest na rogu ulicy Papieża oraz ulicy Ściegiennego i wejście do naszej placówki jest od ulicy Ściegiennego. Dziękuję Pani za rozmowę. Bardzo.